Deszcz czy słońce, miło znów zobaczyć się. Już od świtu on się śmieje, z przyjaciółmi spędza każdą chwilę, z nimi bawi się, śpiewa wciąż i gra. Deszcz czy słońce, zostań z nami. Deszcz czy słońce, miejsce mamy. Witaj, Franklin. Franklin i Sapcio. Franklin potrafił już liczyć i sznurować buciki. Umiał jeździć na rowerze i wspinać się po drzewa. Wiedział, że nie jest już malutkim żółwikiem, ale pewnego dnia Franklin przestraszył się, że jego przyjaciele mogliby właśnie tak pomyśleć. 6, 7, 8. Mało brakowało. Stanąłeś przed ruchomymi piaskami. Twoja kolej, Franklinie. Zamawiam szósteczki i wreszcie wyjdę z lasu. O! Hurra! Teraz nic mnie nie zatrzyma! O-o, nie byłbym tego taki pewien. O, nie, nie, maleńka, tylko nie tędy! Ojej! Dlaczego ona nie śpi? O, skąd mam wiedzieć? Nie widzieliście gdzieś jej pluszowej przytulanki? Aha, wszystko rozumiem. Nic nie szkodzi, poszukajmy razem przytulanki. Znalazłem! O, całe szczęście! Dziękuję, króliku. Chodź, maleńka, pora na drzemkę. Ona nie chce zasnąć bez przytulanki. Naprawdę? Niemowlaki są takie dziecinne. Tak. Zawsze będziesz moim przyjacielem, Sapciu, ale tylko niemowlaki śpią z przytulankami. A ja już nie jestem taki mały. O, wiem, Sapciu, będzie ci trochę przykro, ale od dziś musisz spać sam. Możesz spać koło Złotej Rybki. Złotka opowie ci bajeczkę, a ja będę spał tam, niedaleko ciebie. No, to teraz mogę ci powiedzieć, Sapciu, dobranoc. Dobranoc, Złotko. Do rana, Sapciu. Nie możesz zasnąć. Ze mną jest to samo. Jeśli ty nikomu nie powiesz, ja też nic nie powiem. Dobranoc, Sapciu. Wiecie co? Co? Moi rodzice powiedzieli, że możemy spać w namiocie w naszym ogrodzie. Orety, nie mogę się doczekać. Ostatni raz spałem w namiocie zeszłego lata. Nie musicie przynosić namiotów. W naszym wystarczy miejsca dla wszystkich. Będzie świetnie. I bardzo wesoło. Wszyscy będziemy spali w jednym namiocie? Świetnie. Wspaniale. W tym roku bakłażany wyjątkowo obrodziły. Dlatego cieszę się, że zechciała pani po nie przyjść, pani Piżmakowa. Cieszę się, że mogę pomóc. Synku, to nic. Co się dzieje, Franklinie? Wyprowadzasz się z domu? Wybieram się na biwak. Ale mam nadzieję, że dasz radę zabrać niespodziankę, którą zrobiłam dla twoich przyjaciół. Jaką? Babeczki z jeżynami. Babeczki z jeżynami. Jestem gotowa.
gotów wszystko zostawić, a babeczki zabrać. Czy daleko wybieracie się na ten biwak? Nie, nie bardzo daleko. Będziemy tuż za pani płotem. O, to radzę ci ani na chwilę nie spuszczać z oczu babeczek. Kręcą się tam jakieś misie. Dobrze to wiem, a jeden bardzo lubi babeczki. Proszę, Weślo. Dziękuję. Rety, ale ty masz dużo rzeczy, Franklinie. Może ci pomóc? O, dzięki, byłoby świetnie. Tę poduszkę wezmę sam, króliku. Poradzę sobie, nie jest ciężka. Przydałby się wam wózek. Nie, nie trzeba. Chętnie pomogę im nieść bagaże. Masz dużo szczęścia, Franklinie. Też tak myślę. Na biwak z nami jedź, na biwak z nami jedź. Hej, konie, leń się, na biwak z nami jedź. I proszę, wszystko gotowe. Możemy się wprowadzać. Prędko, wnośmy swoje rzeczy. Hej, co jest w tej torbie? Nie, zaglądaj tam. To znaczy, przepraszam, Lisie, ale właśnie... moja mama przygotowała dla nas coś pysznego. Chcę, żeby to była niespodzianka. Pysznego? A to według mnie najmilsze niespodzianki. W porządku, Franklinie. Co to jest? Tak, co tam jest zapakowane? Otwórz torbę. Nie śpieszmy się aż tak z tą niespodzianką. Może najpierw ułożymy wszystkie swoje rzeczy w namiocie? Aha, świetnie. Bierzcie się do roboty, szybko. Dobrze. Pośpieszmy się. Nie martw się, Zabciu. Zaraz cię stamtąd wyciągnę. Otwieraj, Franklinie. Wszystko przygotowałem. Tak, i mój brzuszek też. W porządku. A teraz proszę, żeby wszyscy zamknęli oczy. I nikt nie może podglądać. Ja już zamknąłem. Nic nie widzę. No dobrze, ja też zamknę. Proszę, żeby to było coś na przykład z rodzynkami. Obiecaliście nie podglądać. Co to, bakłażany? Bakłażany? I to ma być ta niespodzianka? No tak marzyłem o czymś słodkim, z rodzynkami. Nic z tego nie rozumiem. Chyba wziąłem nie tę torbę. No to kto wziął naszą niespodziankę? Franklinie, to pani Piżmakowa cię woła. Co ona tam trzyma? Franklinie, mam twoją przytulankę. Zaszło małe nieporozumienie. Dziękuję pani bardzo. Gdzie jest torba z ciastkami? Jest tutaj. Tu są inne ciastka. To ode mnie. Ale nie martw się, babeczki są na spodzie. Ja też chciałam wam zrobić małą niespodziankę. Powiedz, co to sprawę? Nie, co to jest? Proszę pani, bardzo proszę schować Sapcia i proszę nic nie mówić, błagam. W porządku. Potem go zabiorę. Pani Piżmakowa wzięła torbę przez pomyłkę i dołożyła nam ciasteczek z czekoladą. O, rety! Dziękujemy pani! Dzięki. Bardzo dziękujemy! Życzę wam smacznego! Serdecznie dziękuję! Nie ma za co, Franklinie. A kiedy zniknął, poszli po jego śladach, ale został po nim już tylko cień. Przerażające. Niezła historia, misiu. Wiecie, zaniosę teraz pani Piżmakowej i torebkę z bakłażanami. Teraz? Po tym, jak opowiedziałem taką straszną historię? Nie rozumiem, dlaczego czekałeś z tym do wieczora? Mam latarkę, a pani Piżmakowa mieszka bliziutko. Franklinie, a jak rano znajdziemy twój cień, to będę mógł powiesić go sobie na ścianie. Nie mogą się dowiedzieć, że śpię z Sapciem. Pomyśleliby, że jestem dzidziusiem. Rozumiem. Ciekawe, czy twoi przyjaciele pomyśleliby, że ja jestem dzidziusiem. Pani? Przecież to niemożliwe. To jest Kicia. Dostałam ją, kiedy miałam 5 lat. Naprawdę? Aha. I od tego czasu koniecznie muszę ją mieć, żeby zasnąć. Coś takiego, ale pani jest już dorosła. To prawda. I jak wielu dorosłych trzymam niektóre zabawki. I nawet czasem z nimi rozmawiam, prawda, Kiciu?
zabawki, które mają dla ciebie jakieś znaczenie, warto zatrzymać na zawsze. O, ja też nie pozbędę się Sapcia, proszę pani. Tylko nie chcę, żeby moi koledzy się dowiedzieli. Dobrze się składa, Sapciu. Wszyscy śpią. Tak jakby. Bardzo trudno mi zasnąć bez misiaczka. A ja mam złe sny, kiedy nie ma przy mnie uszatka. No wiecie, a ja przez cały dzień próbuję ukryć Sapcia. Czemu mi nie powiedzieliście? Przecież nas nie pytałeś. Sapciu, usiądź sobie i poczekaj na mnie minutkę. Koniecznie muszę coś zrobić. Malinowa polanka. Franklin potrafił już liczyć i sznurować buciki. Bardzo lubił jeżyny i przepadał za malinami. A któregoś dnia odkrył, że najlepsze są maliny, którymi można się podzielić. A, misiu, tych malin nie starczy nawet na jeden mały placek. A ja nie mam nawet na jeden kawałeczek. Może więcej malin jest po drugiej stronie polany? Nie sądzę. Zbieram maliny już od samego rana. I to wszystko, co mam. W zeszłym roku nazbierałem tyle w 10 minut. W zeszłym roku to ja zjadłem tyle w 10 sekund. Zaniosę do domu tyle, ile mam. Być może wystarczy chociaż na jeden placuszek. A jeśli będzie za mało, to może starczy na naleśniki z malinami. Do zobaczenia. Cześć. No to na razie. Moglibyśmy pójść na skróty. No dobrze. Trochę za długi ten twój skrót, misiu. Rzeczywiście nie jest aż tak krótki, jak myślałem. Hej, misiu, widzisz to samo, co ja? O, maliny! Całe mnóstwo malin! Pyszności! Nie zapominaj, misiu, że mamy napełnić koszyki, nie żołądki. Tu jest tyle malin, że możemy napełnić i jedne, i drugie. A najlepsze jest to, że nikt o tym miejscu nie wie. To nasza własna malinowa polanka. To znaczy nasza tajna malinowa polanka. Nikomu o niej nie powiemy i przyjdziemy tu jutro na tak, maliny. Tak, podjemy sobie. Tylko nikomu nie mów o naszej polance. Ojej, ale tu dużo ptaków. Ciekawe, co one tu robią. Już wiem, co one robią. Zjadają nasze maliny. Wynocha! Asio, wynoście się. Czekajcie, to nasza polanka. Sio, znajdźcie sobie inne miejsce. Wynoście się sobie własnych malin. Nie zdążymy nazbierać malin, jeśli cały czas będziemy przeganiać ptaki. Tak nie wolno. To nasza malinowa polanka. Hej, sio, wynocha! Sio, już was nie ma. Sio, żebym was tu więcej nie widział. Sami nie damy rady upilnować całej polanki. Jest za duża. Ojej, już wiem, co można zrobić.
mamy całą polankę dla siebie, misiu. Teraz ci jegomoście tu zostaną. My pójdziemy puszczać latawce, a maliny zbierzemy później. I ciągle będziemy mieli malinową polankę dla siebie. Chodźmy, misiu. Ojej, co to za dźwięk? Ja też coś słyszę. Hałas dobiega stamtąd. Chodźmy to sprawdzić. Czekaj, ja sam tam pójdę. Potrzymaj mi latawiec. Pobiegnę z Franklinem. Trzymaj, króliku. Hej, ja też chciałem pójść. Pobiegnę za nimi. Uważaj, króliku. Katastrofa. Jak mam utrzymać naraz trzy latawce? Pośpiesz się, misiu. Dlaczego supły łatwiej zawiązać niż rozwiązać? I to zawsze, kiedy się trzeba śpieszyć. O, co się stało? Próbowałeś puszczać trzy latawce na raz? O, wybacz. Przepraszam. Dlaczego nosisz łyżki i widelce pod skorupą, Franklinie? Ja... znalazłem je. Tak, były przywiązane do gałęzi krzaku. Ale po co ktoś miałby robić coś tak głupiego? Właśnie, to wyjątkowo dobre pytanie. Prawda, misiu? Tak, bardzo dobre. Myślę, że moja mama bardzo się z tego ucieszy. Mówiła, że brakuje jej paru łyżek i widelców. Mam dość puszczania latawców. Chodźmy pograć w piłkę. Chwileczkę! Gdzie są nasze latawce? Spójrz w górę. Dobrze, że już sobie poszli. Tak, ale szkoda, że nie pomogli nam ich zdjąć. Mówię o naszej malinowej polance. Gdyby ją znaleźli, nie mielibyśmy wszystkich malin dla siebie. Iho! Coś widzę. Co to jest? A o czym mówisz? Tam, coś błyszczącego. Ja niczego nie widzę. Następnym razem trzymaj mnie w górze. Chcę zobaczyć, co to jest. Tak, znów to widzę. I ja też widzę. To gdzieś tam, w lesie. O, to błyszczą talerze. Może to błyskawice? Ale na niebie nie ma żadnej chmurki. W dodatku błyskawice inaczej wyglądają. Aha, to lepiej wrócić do domu, tak? Na wszelki wypadek. Tak, tak, ja wracam. Przepraszam, skup się. Nic nie rozumiem. Przecież oni mieszkają tam. Chodźmy, sprawdzimy, co tak błyszczy. Wiesz, Franklinie, udało nam się odstraszyć z malinowej polanki ptaki, ale zwróciliśmy uwagę wszystkich naokoło. Gdzie idziecie? Szybko schowaj to, misiu. A co tam niesiesz? To talerze? Po co wam talerze? Talerze? Najpierw łyżki i widelce, a teraz talerze. O co tutaj chodzi? A może ktoś się wybiera na wycieczkę? Rozejrzyjmy się, skunksie. Może coś znajdziemy? O, Rety. Są coraz bliżej malin. Wcześniej czy później odkryją naszą malinową polankę. Musimy tam być przed nimi. Prędzej, misiu. Franklin. Chowaj się. Nie przejmuj się. Nie mogli nas zobaczyć. Witajcie. Co robicie? Ale z kim oni rozmawiają? Z nami. Hej, witajcie! Widzę was! Pewnie nas nie usłyszeli. Co to? Nic dziwnego, że nie odpowiadali. Może ktoś rzucił na nich czary i zamienił ich w tekturowe kukły. Ciekawe dlaczego. Ojej, ile tutaj malin! Miliony malin! Pyszności! Hej, znajdźcie sobie swoje maliny. Te maliny są nasze. Wasze maliny? A które to? Wszystkie maliny. Ale oprócz tej. I te też nie są wasze. Sio, poszukaj sobie swoich malin. Patrz, wróciły tu. Tak nie wolno, to nasze maliny. Wygląda na to, że one też je lubią. To niech sobie znajdą własną malinową polankę. Ta jest nasza. Żebym was tu nie widział.
ptaki nie zbierały malin tylko dla siebie. Ojej, jedna malinka to chyba za mało na cztery dziobki. Szczególnie jeśli to są wygłodniałe dziobki. Ciekawe, ile jeszcze głodnych dziobków jest w okolicy. Z tego, co słychać, to dużo. Och, Misiu, a nas jest tylko dwóch. I chcieliśmy mieć całą malinową polankę tylko dla siebie. A przecież malin wystarczyłoby dla wszystkich. To dużo przyjemniejsze uczucie niż ból brzucha z przejedzenia, prawda, Franklinie? Prawda, Misiu. Rety, ale te ptaszki mają apetyt. Bo muszą jeszcze wykarmić swoje dzieci. Zdaje się, że powiedziała dziękuję za maliny. Smacznego, ptaszki!